Łukasz, no wielkie emocje w tym spotkaniu, no i mnóstwo punktów, to można by tymi akcjami obdzielić praktycznie kilka spotkań. Racja, mecz był pełen widowiskowych akcji, rzutów za trzy punktowych, nerwowych końcówek akcji. Na pewno kibica by mógł się najbardziej podobać. Tam powiedz, widziałeś, doszło do kilku scysji, tam Michael Hicks z Michałem Jankowskim, trochę było wzajemnych pretensji, trochę takich, jak mówię, scysji, to myślisz, że to wynikało tylko i wyłącznie z walki, czy coś poważniejszego tam się działo? Nie, to walka. Każdy chciał wygrać mecz, Lublin chciał wygrać pierwszy mecz w tym sezonie, my chcieliśmy i przeszkodzić w tym, niestety nie dało się. Trzeba powiedzieć, wasz imponujący powrót do gry, no bo przegrywaliście praktycznie trzy kwarty, no ale wróciliście, wyszliście na prowadzenie, no blisko było bardzo tego, żebyście wywieźli dwa punkty, z naprawdę dzisiaj trudnego terenu. No blisko było, nie trafialiśmy, zespół Lublina odpuszczał nas za trzy punkty, zwłaszcza wysokich graczy, nie mogliśmy trafić nic do kosza. Na pewno gdybyśmy trafili przynajmniej jedną trzecią z tych rzutów, to wynik na pewno nie byłby taki, jak teraz jest. Teraz zwycięski mecz, no jak wygrywać to z przytupem, no 100 punktów zdobytych, prawie 200 punktów w meczu rzuconych, no fantastyczne widowisko przede wszystkim, no ale chyba jeszcze tym lepsze, że wygrana. No na pewno, Kibol szarpnął w końcówce, widać było, że też mnóstwo emocji było w nich, że ta końcówka 3 minuty to na pewno było gra taka kosz za kosz, no ale było naprawdę, to jeszcze 3 plus 1 Milsa, potem jeszcze my do free throwsy, więc na pewno jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, widać, że zeszło takie ciśnienie z nas, że wygraliśmy, że ta praca, jaką wykonaliśmy z trenerem Detkiem przez te kilkanaście dni, że poprawiła naszą jakość, że bardziej wierzymy w siebie, że to bardziej takie jest przyjemne, że musimy cały czas do tego dążyć, żeby być lepsi, no i wygrywać kolejny mecz. No właśnie, w tym meczu było wszystko, bo i spektakularne rzuty, i fajne akcje, i zmiany prowadzenia, i ogromne emocje. I o tych emocjach dwa słowa, no tutaj było trochę prowokacji na końcu między Hicksem i Jankowskim, tam trochę się słownie spierali, no to jest normalne w sporcie, no ale dzisiaj nagromadzenie tych emocji było wyjątkowo duże, zwłaszcza w końcówce. No na pewno, Michał dzisiaj to wyjął dobrą robotę na Hicksie, no on walił te trójki z 8, 9 jeszcze po kozie, jakieś, wiadomo, z Michała ręką, ale dzisiaj dał tą moc, wiadomo, trafiał, no, ale widocznie no, to do nas było dobre, że potem był podmęczony, schodził z tego boiska, no to nawet na te 2-3-4 sekundy to też go jakoś wybiło z tego rytmu, że potem no, ciężej mu było wrócić, że tam dostać tę piłę i gdzieś przekozować i walnąć trójkę, no. No emocji było mnóstwo i to w nas, na meczu było to czuć, trzeba było na tym panować, ale to nie jest takie łatwe, tak się mówi. No i udało się tak, dobrze zaatakował kosz, wymusił faul osobiste. No i trafił te dwa osobiste i zwycięzca zostaje w Lublinie. Właśnie dzisiaj dużo bohaterów, tak jak wspomniałeś, kilku, no również ty nim byłeś i koledzy. Zeszło z powietrze, bo po tym meczu to praktycznie jakbyśmy mistrzostwo zdobyli, ale to bardziej chodziło o to, że chyba 8 meczów na wdechu i teraz tak wolne płuca są, no i wolna głowa przede wszystkim, prawda? Lżej będzie jutro. No na pewno. Wiesz, położy się spać, przyjemniej będzie, wiesz, posiedzę sobie z Natalką, pogadamy o tym, co na przykład, jak było przyjemnie na tym meczu, co było, a nie, wiesz, przychodzi do domu, wiesz, gwóźdź w ścianę i... No, to mogło być tak, a to mogło być tak. No teraz sobie pójdziemy, spokojnie zjemy, jak chodzi o mnie, że pogadamy, coś pozytywnego z tego wyciągniemy. Każdy z nas, każdy kolega z mojej drużyny na pewno będzie mile spędzał ten czas dzisiejszy. Dzięki.